postanowiłem wysłać do wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów samorządów, które leżą przy Espiące. Oprócz tego do marszałków województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego taką propozycję, abyśmy wspólnie popracowali z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nad tym, żeby stworzyć rowerową Espiątkę, czyli taką alternatywną drogę, która by w nieprzerwanym ciągu była między Wrocławiem a Poznaniem, po której można by było jeździć rowerami, ale nie tylko w celach lokalnych, rekreacyjnych, bo my takie działania tu podejmujemy, żeby małe pętle takie wokół Rawicza rozrobić dla naszych rowerzystów, ale żeby to było miejsce turystyki rowerowej, czyli czegoś szerszego, czegoś większego, czyli wsiadając na rower i mając jakiś tam bagaż ze sobą, żeby można było jechać sobie więcej niż 15, 20, 30 kilometrów i dłużej niż jeden dzień, nocując po drodze w gospodarstwach agroturystycznych czy innych, zwiedzając po drodze miejscowości położone przy tej trasie. I tu też konieczna by była współpraca, czyli jeżeli udałoby się stworzyć ten ciąg dróg technicznych od Wrocławia do Poznania, to później włączyłyby się to, w to samorządy, które by chciały porobić no, drogi czy ścieżki, czy dojazdy już do miejsc ciekawych, które w danej gminie czy w danym powiecie się znajdują.